odcinku powiemy, zdefiniujemy moment siły, moment pędu oraz napiszemy drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego punktu materialnego. Jak definiujemy moment siły? Otóż moment siły definiujemy względem pewnego wybranego układu, punktu odniesienia, przepraszam. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy moment siły, który mamy policzyć dla cząstki znajdującej się w pewnym punkcie, w wybranym przez nas inercjalnym układzie odniesienia, który właśnie ma początek w punkcie 0. I iloczyn wektorowy, wektora położenia względem tego położenia zerowego i siły działającej na cząstkę, to jest właśnie moment siły. Czyli moment siły to jest iloczyn wektorowy R razy F. Iloczyn wektorowy był zdefiniowany w wykładzie 6. Jeśli ktoś nie pamięta, to zapraszam do obejrzenia tegoż wykładu. Kierunek wektora momentu siły definiuje właśnie ten iloczyn wektorowy i definiuje reguła śruby prawoskrętnej. W tym przypadku dla wektorów R i F, tak jak na rysunku, wektor momentu siły jest zwrócony do nas. Przypomnijmy sobie, jak tworzymy ten iloczyn wektorowy, jak kierunek wektora momentu siły zdefiniujemy w tym konkretnym przypadku. Czyli mamy wektor R, który zaczyna się w początku układów współrzędnych, mamy cząstkę i siłę, którą skierowałam akurat tak jak na tym rysunku. Żeby wyznaczyć iloczyn wektorowy R na F zgodnie z tą definicją, musimy przesunąć wektor R do początku, w którym znajduje się do początku wektora F. Wyobraźmy sobie, że to zrobiliśmy. No i teraz musimy postępować zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej, czyli albo regułą korkociągu, albo jak kto woli regułą prawej dłoni, czyli nakładamy palce tak jak R na F, to nasze palce pełnią rolę R i nakładamy na F. Kciuk pokazuje kierunek wektora momentu siły, czyli jest skierowany od tablicy na zewnątrz, a więc to będzie wektor, który będziemy postrzegać jak wektor, który idzie do nas. Dlatego został zaznaczony tutaj jako kółeczko w środku. A więc w ten sposób otrzymaliśmy ten zwrot wektora momentu siły. I teraz jeśli ten kierunek, jeśli moment siły powoduje ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to wtedy to jest plus oś Z, czyli w naszym przypadku to byłoby właśnie do nas. Natomiast jak odwrotnie, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to wtedy kierunek tego wektora byłby zgodnie z osią minus Z. I dalej. Popularne w szkole jest takie wyrażenie, które nazywa się ramieniem siły, więc zobaczmy, jak z definicji tutaj tego momentu siły przejść do definicji, którą pamiętamy ze szkoły, w której jest właśnie ramię siły. Tutaj skorzystajmy z tego, że jeśli siłę F działającą na tę cząstkę rozłożymy na dwie siły, styczną do toru, po którym porusza się cząstka, czyli prostopadle do R oraz prostopadle do toru, czyli równolegle do wektora R, to wtedy te składowe obydwie siły możemy sobie zapisać za pomocą takiego wzoru. Przy założeniu, że kąt między R a F jest teta, to siła prostopadła do F to jest cosinus teta, czyli siła prostopadła to jest F razy cosinus teta i analogicznie siła równoległa, czyli siła przepraszam, styczna, to jest F sinus teta jest równe sile stycznej, co wynika oczywiście z tego trójkąta. No i teraz zapiszmy sobie, czemu jest równy co do wartości moment siły. Moment siły to jest wektor położenia wartość, siła wartość i sinus kąta między nimi. To wyrażenie wynika oczywiście z definicji momentu siły co do wartości. No ale wiemy, że F razy sinus teta to jest siła styczna, czyli możemy napisać, że moment siły to jest R wartość wektora położenia razy siła styczna. Natomiast ponieważ możemy ten
sinus teta wstawić poza f, to otrzymamy takie równanie, że to jest r razy sinus teta razy f. I teraz jeśli popatrzymy sobie tutaj na ten trójkąt, to widzimy, że r razy sinus teta to jest l, gdzie l to jest ten odcinek, który jest rzutem wektora r na oś x i jest prostopadły do siły. Czyli stąd właśnie pojawia się to określenie, z którego korzystamy w szkole, że moment siły to jest ramię siły razy siła, ale pamiętamy wtedy, że to ramię to jest wektor, który ma kierunek prostopadły do kierunku działającej siły. Co się dzieje w związku z tym, że mamy działanie tego momentu siły? Czyli wyobraźmy sobie, że mamy tą sytuację, która była poprzednio pokazana, czyli mamy w początku układu współrzędnych wektor położenia, który definiuje położenie cząstki i siłę styczną. Dlaczego tylko siłę styczną narysowałam? To jest oczywiste, bo na poprzednim slajdzie zapisaliśmy sobie, że moment siły to jest wartość wektora położenia razy siła styczna. Czyli tak naprawdę efektywnie z tych wszystkich sił, które tutaj narysowaliśmy, to moment siły pochodzi tylko od tej składowej siły, którą nazwałam siłą styczną. Czyli teraz wróćmy do tego slajdu, na którym będziemy analizować, co się będzie działo pod wpływem tej siły. Czyli mamy moment siły, prawda? Jak mamy moment siły, to wiemy, że będzie następował obrót, ale zobaczmy najpierw, co się dzieje w związku z tym, że ta siła styczna działa na cząstkę. Jeśli działa siła styczna na cząstkę, to oczywiście w kierunku działającej siły pojawi się przyspieszenie styczne. I to przyspieszenie styczne jest związane z tą siłą, takim prostym równaniem masa razy przyspieszenie styczne, masa cząstki razy przyspieszenie styczne. Ale przyspieszenie styczne, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy sobie dla ruchu po okręgu w wykładzie 17, to jest przyspieszenie kątowe razy r. A więc możemy zastąpić to przyspieszenie styczne iloczynem epsilon razy r. I teraz wiemy, że wartość momentu siły to jest r razy siła styczna, czyli za siłę styczną podstawimy sobie m epsilon r i otrzymamy takie równanie mr kwadrat razy epsilon. I teraz to, co jest tutaj po prawej stronie równania i nazywa się mr kwadrat, wyróżnimy, bo to jest bardzo ważna wielkość fizyczna, nazywa się momentem bezwładności dla punktu materialnego, który obraca się wokół osi, która jest umieszczona właśnie w środku tego, w początku tego układu współrzędnych, i wektor położenia tego punktu względem tej cząstki, którą analizujemy, względem tego punktu ma długość r. A więc otrzymaliśmy następujący wynik, że moment siły działającej to jest moment bezwładności cząstki razy przyspieszenie kątowe. I można pokazać, że również to samo równanie obowiązuje, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że moment siły jest wektorem. Moment bezwładności to jest masa razy kwadrat odległości od osi obrotu, a więc to jest liczba, czyli jeśli to jest liczba, to znaczy, że przyspieszenie kątowe musi być oczywiście też wektorem, i tak jest. Nie zawsze jest tak, że jeśli mamy układ wielu punktów materialnych, moment siły jest proporcjonalny do przyspieszenia kątowego, ale jeśli mamy do czynienia z pojedynczym punktem materialnym, to zawsze to równanie jest spełnione. I to równanie stanowi treść drugiej zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego punktu materialnego, które mówi, że w inercjalnym układzie odniesienia moment siły wypadkowej działającej na cząstkę jest równy momentowi bezwładności razy przyspieszenie kątowe, albo inaczej, że przyspieszenie kątowe jest proporcjonalne do momentu działającej siły, a współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność momentu bezwładności. Jak można teraz podsumować to, co jest zawarte w tych równaniach? Otóż, żeby wystąpił ruch obrotowy, to konieczny jest moment siły. Nie wystarczy sama siła. Po drugie, że przyspieszenie kątowe jest proporcjonalne właśnie do
momentu siły i że przyspieszenie kątowe ma zwrot i kierunek taki sam jak moment działającej siły. I dalej, że to, co przeszkadza temu ruchowi obrotowemu, jest zawarte w tym mianowniku równania na przyspieszenie kątowe i to coś nazywa się momentem bezwładności. I im większy jest moment bezwładności, tym mniejsze jest przyspieszenie kątowe. Drugą wielkością, która wiąże się z tym, o czym mówimy w tej chwili, czyli o momencie siły, jest moment pędu. Moment pędu definiujemy następująco. Znów wyobraźmy sobie, że mamy pewną cząstkę, która posiada pęd i tę cząstkę będziemy analizować w inercjalnym układzie odniesienia, którego początek umieściłam w punkcie oznaczonym jako zero. Wektor położenia cząstki jest dany jako R. Moment pędu dla tej cząstki oznaczony jest małą literką L i to jest iloczyn wektorowy wektora położenia i pędu. A więc troszeczkę przypomina nam to definicję momentu siły, bo w momencie siły mieliśmy wektor położenia razy siła, iloczyn wektorowy, a tu jest moment pędu, to jest wektor położenia razy pęd, prawda? Czyli w momencie siły to był moment siły po lewej stronie i siła, a tutaj mamy moment pędu i pęd. A więc łatwo jest to sobie zapamiętać, bo występuje pewna analogia. A więc jak wygląda moment pędu dla tego konkretnego przypadku? Żeby utworzyć ten iloczyn wektorowy, to wiemy, że R musimy przesunąć do początku tam, gdzie jest P i R nakładamy na P. Moment pędu będzie skierowany do tablicy. Jeśli teraz sobie rozpiszemy ten moment pędu, a raczej zmianę momentu pędu w czasie, to okaże się, że otrzymamy bardzo ciekawą relację między momentem pędu a momentem siły. A więc pochodna momentu pędu po czasie to jest pochodna z iloczynu wektorowego R razy P. Jeśli mamy policzyć pochodną z iloczynu wektorowego, to jak zostało powiedziane w wykładzie szóstym, pochodna z iloczynu wektorowego dwóch wektorów to jest pochodna pierwszego wektora po czasie razy drugi niezmieniony plus pierwszy niezmieniony razy pochodna drugiego. Przyjrzyjmy się teraz temu, co mamy w pierwszym członie. No tutaj jest pochodna wektora położenia po czasie, ale pochodna wektora położenia to jest prędkość, a pęd to jest masa razy prędkość, czyli tu mamy dwa wektory, które są równoległe. Jeśli dwa wektory są równoległe, to ich iloczyn wektorowy jest równy 0, bo w iloczynie wektorowym występuje sinus kąta między wektorami. To jest wartość pierwszego wektora, wartość drugiego i razy sinus kąta między nimi. Jeśli to są dwa wektory równoległe, to sinus zera jest równy 0 i dlatego ten człon jest równy 0. Pozostaje drugi człon, R razy dp po dt. No i teraz ten drugi człon przypomina nam to, co było mówione w wykładzie 36, a mianowicie, że dla cząstki, przepraszam, nie w wykładzie 36, tylko w jednym z wcześniejszych wykładów, że dla pojedynczej cząstki siła wypadkowa powoduje zmianę pędu tej cząstki. To jest inna postać drugiej zasady dynamiki Newtona dla cząstki w inercjalnym układzie odniesienia. A więc siła wypadkowa to jest zmiana pędu po czasie, czyli ona powoduje zmianę pędu po czasie. Przypominam, siła to oddziaływanie, a zmiana pędu w czasie to jest efekt tego oddziaływania, czyli zmiana stanu ruchu. Czyli otrzymamy iloczyn wektorowy wektora położenia i siły wypadkowej, ale przecież to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli moment siły, prawda? Czyli po prawej stronie równania, w którym po lewej stronie znajdowała się pochodna momentu pędu, mamy moment siły wypadkowej. I to jest właśnie podsumowane na slajdzie kolejnym, który podaje właśnie opis drugiej zasady dynamiki, czy drugą zasadę dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego punktu materialnego. I ta druga zasada dynamiki Newtona jest właśnie zapisana za pomocą tego wzoru. Pochodna momentu pędu cząstki jest równa momentowi siły wypadkowej, czyli żeby spowodować zmianę momentu pędu,
musimy mieć różny od zera moment siły wypadkowej. Czyli moment siły wypadkowej jest odpowiedzialny za to, że moment pędu cząstki się zmienia. Oczywiście dotyczy to znowu inercjalnego układu odniesienia. Pamiętajmy, że zasady dynamiki Newtona są spełnione w inercjalnych układach odniesienia. Co dalej z tego wynika, z tego równania, które jest drugą zasadą dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego punktu materialnego? No strasznie ważna zasada, mianowicie taka zasada, która nazywa się zasadą zachowania momentu pędu. I otóż, jeżeli moment siły wypadkowej jest zero, to wtedy pochodna momentu pędu po czasie jest zero. A jak pochodna jest zero, to znaczy, że moment pędu się nie zmienia. Czyli warunkiem koniecznym do tego, żeby moment pędu się nie zmieniał, jest to, żeby moment siły wypadkowej był równy zero.